Jesteśmy w miejscu, gdzie byliśmy w tym wczoraj. Miejscu wczoraj. I tu były fajne rzeczy. Ojej, a patrz, gazety są nagrywane z Rąsi. Do wora. Te wory to są głównie gazety chyba. Stare gazety. Ale jest ich przyjaciółki, takie tam różne. O, patrz, jakiś stary katalog sprzętu. O kurczę. Sierpień, lipiec. O, ale cuda. O, magnetowidy. No. Z którego roku? Poczekaj, bo tu chyba był rok. 2000? 2000. Kamera z 2000 roku. No, już takie nowocześniejsze no. Były, co nie? Już cyfrowe. Chodziło o cyfrowość wszędzie. No, telewizory kineskopowe były, patrz. Aha. Trilux? Philips chyba? No, to już, to nie, już Samsung. Już one miały z menu cyfrowym i w ogóle. Bellstar. Royal Lux. Pornole też tam są. Aha. Jak wszystko, to wszystko poszło. Co to jest to? Pompka. Ktoś to taka. Nie odpychacz czasem do rur? A może. Taki pompowany. Może być czasami taki. Ojej, a popatrz, jak jest, są z 73 roku, ty i ja. Nie znam tego. Ja też nie. Pierwszy raz to widzę. Takie rzeczy to do Marcina by się może nadawały do sali zabaw, nie? O. Nie wiem, co to. Ja też nie. Strasznie dużo tego. Wiesz, sam już to odłożę. Jest jeszcze to może wezmę, wiesz? Mhm. Jeszcze są jakieś książki z okładkami pornograficznymi. Ale to tylko okładki z pism pornograficznych zrobione. Okej. Okay. Dziwnie, ciekawie. To są gazety chyba tylko, wiesz. Czasopisma, gazety. Worki. No tu są jakieś stare patch farby, emalie i książki. Wszystko razem rzucone. Z Reader's Digest. Jak to, jak leciało tak popakowane? Tu też książki. Książki. Doniczka. Doniczka, a to co to? O, mydło stare jakieś, czy nie? Damla. Damla, to nie wiem, czy to stare. Nie znam. Już nie pachnie, to chyba stare. Ale dużo różności, panie. Moja torba mnie chce znowu zabić. Tu są jakieś ogrodowe rzeczy, jakieś listwy, słoiki, gazety. Czy zostały same, same śmieci zostały. Tak, same śmieci zostały. W sumie same gazety ktoś. O, popatrz, strasznie o, się tego rozerwało. Ktoś miał dużo. Tu są o, jeszcze jakieś światełka. Lampki. O, tej walizki nie pamiętam wczoraj. A, bombki w tym były. Już potłuczone niektóre widzę. A, już ktoś to przeglądał. Ta, rozbite to jest. A to mi się podobało. Ciekawe co to było, bo to jest jakieś takie z dziurą tutaj, patrz. Leciutkie bardzo. Na maszynę do szycia? Może, bo tu jest coś takiego w tym. Dziwne z takim obrotowym. No. Jakieś takie sobie to. Nie masz, skąd to jest produkcja? Zdarte. Już znikło.
Wiesz co, myślałem, że to jest trochę lepszej jakości. Aha, czyli nie bierzemy. Nie bierzemy tego. Trzeba odnawiać trochę. Strasznie dużo roboty. Czy jakaś dziurę gdzieś tu ma... Przy odnawianiu. Tu ma rzepa jakiegoś, tu dziura jakaś, co nie? No. Wycinana. To ręcznie wycinana. Ktoś dostosowywał sobie chyba. Pod jakąś chyba maszynę do szycia, albo po co se to dostosowywał po prostu. Tak. No dobra, to nie bierzemy nawet tych gazet najbliżej. Tak? No. No dobra, nie opłaca się brać. Nie opłaca się dla paru gazet tego brać, wiesz, chyba. Szkoda, że ktoś tego nie zaniósł do kontenera na papier po prostu. Ja mam gdzieś latarkę. No, dawałem ci, tak powinieneś mieć. Jest pozamykane, więc tam wszystkie śmieci ciuchowe poszły. Tak to tu nic nie ma. No. Tu są ciuchy wymieszane ze śmieciami zmieszanymi, więc... W okładkach, zobacz, książka taka jakaś, co nie? Wołoszański tu jest. O, faktycznie, książka Wołoszańskiego. No. A widziałeś w jakiej okładce? No. Z gołą babą. Tak. No ktoś robił sobie okładki z gazet po prostu. A tak, taki coś, jakiś czasopis. Ta wygląda na dość starą. Ta byś już rozlazła nawet. Popisana, zniszczona. Ale co to jest w ogóle? Rozdziały już są potegowane. Ale nie wiadomo. Świat Barego. W ciągu wielu nie znam. Też się to tak zaczyna. Nie, tu nie ma za bardzo co brać, więc zostały same takie te. Myślę, że grubsza frakcja poszła. Już co było metalowe, to przejrzane widzę, jeżeli było. Grubsza frakcja już poszła. My zresztą zabraliśmy. No myśmy tak zabrali tu trafiliśmy. To, co byliśmy, ale chciałem tu przyjść zobaczyć, czy jest coś więcej, nie? No. Możemy, jak chcesz, teraz iść w stronę bezpiecznej, tak? No. No, jak już idziemy, rzucimy okiem przy okazji po drodze na te dwa... Jajka ktoś wyrzucił. Co mamy? Aha, są. To też jakaś frakcja mieszana, widzisz? Tak wygląda, jakby ta część z tych rzeczy, co była tam poszła trafiła tu. Tutaj. No. A tak, bo to pudełko tam chyba było tam nawet. Tam było właśnie to pudełko i te wszystkie rzeczy, czyli... Ktoś roznoszone po śmietnikach. Roznosił to po śmietnikach po prostu te wszystkie rzeczy. Te torby, tak. Tak, tak może być. Nic ciekawego nic tutaj. Nic ciekawego nie widać. Możemy do kontenera rzucić okiem. W sumie no, tutaj, możemy. Choć raczej chyba nic nie przybyło. Ktoś po prostu to posprzątał. Bo wiesz, w weekend będzie zrobiony jeszcze większy syf też pewno, bo no, będą to przez weekend to tak będzie. Chyba, że będzie brzydko i padać będzie wtedy. Uważaj, tak łańcuchy. Łatwo. Łańcuchy, no. Łycia! Ktoś przegrzebywał też chyba. Przegrzebane, potłuczone. Części drukarek oczywiście są. Nie wiem, co jest w środku, to podejrzewam, że jakiś stary toner. Chyba tak, one są tak pakowane te. Chociaż. Tak. Jakiś chyba toner. Coś tu jest, proszę. No chyba toner, bo on jest taki jakiś rozlany, widzisz? To jest taka. Tak, okej. No. Tam jest bęben po pralce, połowę bębna, druga połowa jest z drugiej strony. Tak, tu nic nie będzie. Możemy sobie iść w tamtą stronę. No, nie, nic nie ma. My jeszcze zajrzymy do tamtego i idziemy dalej. Przez to, że teraz tak tego poukładali, to jest czyściej. No, no jest czyściej. Czyściej nic. Nic ciekawego w sumie. Jakaś metalowa rurka, tak? Tak. A ciuchy. Tur. Co to jest? No, jakby tam ktoś jakieś terrarium wyrzucił, wiesz? Tam też nic ciekawego. Nie. I tutaj czysto, o dziwo. No, no, nic nie stoi. No. Takie zewnętrzne, no.
jest trochę obite deseczkami błazaryjnymi, więc dość starawe. Starawą i grubawą. Patrzysz tam? No, zerknę. Śmieci, śmieci. Tam też pewnie śmieci. Zgniła kałuża. Nie ma nic ciekawego. No trudno. Możemy sobie iść. Idziemy chyba. Sobie coś kupić. Tak. Kontener zabrzmiał jak niezbyt wypełniony. No z pewno nic nie ma, znając życie. Mamy po drodze do Kepsa kontener, więc trzeba sprawdzić. Świeżo postawiony. Pusty. No. No. Jeszcze nic w nim nie przybyło. No, jeszcze nic nie ma. Muszę sobie naszykować tę swoją latarkę, co nie? Bo już jest ciemno, to wiesz. Ale mi się ziewło. No właśnie. Za ci się spało? Ale chyba. Ale obwalony. Farbą obwalony. No. Nie ma nic, wiesz. Wywozili. Wywozili chyba. Znów podparte pudło, pułapka. Tak, pułapka. Ostatnio pułapka była ze szkła zrobiona, nie? No. O Jezu. Nie zdążyłem złapać tej. Klapy? No nie ten. Drzwi. Drzwi nie mogły. Nie zdążyłem złapać klamki. Kontener. Taki na gruz chyba. A tak, bo to bo nie jest ten. Ten taki. No wysoki bardzo. Wysoki, że nie idzie do niego zajrzeć od tej strony. Stop gruz. Napisane na nim. No, drzwi są, miska, dywan. Stop gruz, go hybrid, tak? Tak to szło? Tak. Micha. No i nic. Uważaj, bo tutaj jest pełno tego. Kup. Łatwo ci powiedzieć, uważaj, jak ciemno. Drzwi stoją i ten materac, co ostatnim razem. Tak, co stał, to stoi. Strasznie dużo drzwi wszędzie. Nie? No, wszyscy drzwi nagle wymieniają w tym roku. Z czym torba ta? Z chlebem chyba. Chyba. Palety. Drzwi łazienkowe. Nie da się przedostać sensownie. No. Hulajnoga i krzesło. A, ta dziecięca taka, no. A tu było wywożone chyba, bo nic nie widać. No. Skromnie. Też nic nie ma. Nic. O, puste. I tu? Ten też skromnie. Wywozili, no. Wywozili, no. To możemy iść dalej. Tu jest co, ziemia czy nasrane? Ziemia. Chyba ziemia na szczęście. Nasrane ziemią. Nasrane ziemią. Nic. To nie zagląda mi ziemia. Ci się. Nic, jak nic nie będzie stać pod tym, to chyba nie będzie nic. Nie będzie nic. Może dopiero jutro. Ale psy ze sobą gadają. No. Chyba takie wiekowe, bo już ledwo szczekają. No. Stoją koło siebie i gadają do siebie. No. Pieseły. Pieseły. I tu jakoś czysto. Tu jakoś czysto. A w sumie, czekaj, szliśmy dzisiaj chyba, to zamiatała, co nie? A to tutaj nie szliśmy chyba dzisiaj. Nie tutaj, ale jak zamiatała w jednym miejscu, no to i mogła tam zamiatać w drugim. Tam chyba stoi sztuczna choinka. A, tam to pudło? No. Chyba tak. Godzina piesełów. No, każdy wyprowadza na spacer pieseła. Co to meble jest? Tu stoją. Tu stoją? Taka biurko. Mieszanka tutaj. Aha. Jest trochę tego. Rzadko tam tu stoją meble. Trochę tego. Trochę staroci. Stare dosyć. No. Rzadko tutaj meble stoją, to prawda? To prawda, rzadko tu meble stoją.
porozkładane i nieprzydatne. No, nieprzydatne. Tą choinkę to ktoś chyba posadził tutaj, co nie? Chyba tak, nie. Musiała być z tych, bo to jest taka nietypowa, nie ma tutaj takich drzewek. Mebel albo jakieś pudło. A, to dużo. Ewentualnie takie. To i nie wiem co to. A, kurczę, no. Nie, to i to stoi z drugiej strony, więc to nie wiem co to jest. Chyba, że tapczan jakiś tak postawili. A, dziwne, a może? A chyba tapczan. No, tapczan. Tapczan. Tapczan, a tam fotel. No. Z tyłu czysto, więc. Tak? No, w miarę przynajmniej. No. Dużych gabaryty tylko z tej strony. No. Tapczan. No, możemy zejść w tamtą stronę. Mhm. Ale gromad, rower miejski. Chyba nie jest parking na niego. No nie. Nie wiem, czy rowery miejskie można tak zostawiać. Też chyba trzeba było w jakimś konkretnym miejscu zostawiać. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Dawno było, jak korzystałem. No, z ładnych parę lat temu, jak korzystałem ostatnio z roweru miejskiego. Już jakieś tam meble w niej są. Czy płyty. Albo styropian. Styropian chyba. O Jezu, patrz, poszedł maszyna do ćwiczeń. Ojo, kawiarka. Ale tu dwie nawet, dwa rowerki chyba, albo coś w tym stylu, no. Łóżko. O kurde. Ja cię kręcę. Trochę ważyło. To ma nawet jakąś elektronikę, patrz, no, na tym. No, komputerek. Ale tego nie zdejmiemy. Nie, nie chce mi się tego. Też mi się nie chce tu włazić, jestem po jedzeniu. Steper to jest, no. Po jedzeniu, więc nie chce mi się po tym włazić do tego. Tam to tamtego gdzieś patrzymy, czy sobie tamten darujemy? A gdzie on był? Tam dalej był? No, gdzieś tam dalej był. A chce ci się do niego podejść? Nie, bo raczej będzie pusty. Pusty pewnie dzisiaj jeszcze, no. Tu gdzieś po drodze jest kolejny. Po drodze było, no. O, hopek. Hopek. Posprzątali te meble. Do kontenera posprzątali. No. Remruga. Karetka, tak. Ale mruga. Mocno teraz jak te ledy mają. Jak w no. Regips i trochę pudeł różnych. Potrzebujemy jakieś pudła? W ogóle chyba nie na razie. Na razie nie. Już raczej nie wywiozą ich przez weekend, więc myślę, że jak coś, to chyba jakieś znajdziemy. O, ale nawalone. No, więc nie ma ciekawego. Śmieci tylko. Nie chcę się tam grzebać. Ja też mogę pomrugać jak karetka. Nie. Tędy? A, bo on przy tym stoi śmietniku. No, tędy. Będzie łatwiej. A to tu stał kiedyś, co nie? Podjeżdżaliśmy jeszcze hulajnogami do niego. No. Tam. Meble, no. Lodówka. Znowu. Drzwi, dwie lodówy nawet. Tam jest na dole druga lodówka. Aha. Meble, drzwi i meble tapicerowane. I jakieś inne rzeczy potłuczone w sumie. Krzesła, poduszki. Nic ciekawego. No, nic ciekawego. Tarka. No i jakieś coś od kranu, ale gała to chyba kranu. Nie jest plastikowe, plastikowe, wiesz? Coś czuję, bo tam ostatnio było plastikowe. Plastikowe, wiesz? Powlekane takie było, oszukane, co nie? Ta też jest plastik, bo lekkie. Chociaż? To brzmi jak nie plastik. Jak plastik tak nie brzmi. No. Poświeć no na nią. Nie, ta jest aluminium to chyba. To wrzuciłem do torby. No, widzisz, bo jest odlewana. Tak, to jest odlew. Ten jest poza tym plastik tak nie tłucze. O, patrz, jakie słoiczki. Słoiczki i te pokrywki od wek znowu. I tak to nic ciekawego. No, nie wiem, czy tarkę brać, bo to stal niby nierdzewna. A, nie wiem. To jest taka nierdzewna sztuczna, co nie? Ta. No, często jest nierdzewna, a później rdzewieje. Ona jest tylko nierdzewna z nazwy. No, jest tylko chromowana chyba, dlatego mówią, że nierdzewna. A po paru myciach okazuje się, że zardzewieje. Coś pijecie? Tak, no. Taksówka.
jak szeptem przejechała. Tu są jakieś śmieci, firany, tacki. Chleb, cały chleb. Co to jest? Śmietnik jakiś, myślisz? Co to? Podpuszczne korytko jakieś? No. No nic, a korytko. Orzechy są w tym korytku. O silnik! Z miedzią. O! O, pralkowy. To chyba taki mały? No, pompka. Albo... No, to taki... Nie wiem, co to. Pompujący do pompki jakiś. Kurczę. Cała torba orzechów. Mhm. Te lampkę możesz mi wziąć, bo jak się baterie wymieni, to... A, to tak, się, one są sprawne zazwyczaj. To się da najczęściej jeszcze użyć. Mhm. Tylko styki nie zgniły, a raczej nie zgniły. Roleta tu chyba była jakaś. Bo to jest stelaż chyba od niej. Mhm. Nie wiem, aluminiowa myślisz? Chyba tak. Aluminiowa? Aluminiowa, tak. A to nawet się dobrze składa. Bo mamy jeszcze, to będę miał co do zapakowania. No i w sumie tyle. Mhm. Jeszcze sobie zobaczę do tamtego. Poświeć ale... no jeszcze na to, bo tu widzę taka ekierka stara, poczciwa, stara drewniana ekierka, no. No, o kurczę. No. Oj. Co? Oj. No właśnie dlatego chcę to przerzucić, bo tu jest jeszcze jakaś skrzynka z różnościami. Firana? Nie wiem, co to. Lustro? No, lustro. Przyklejone było do ściany. No tak to tu nic tu więcej nie ma. Koszyk tylko. Co, bierzemy ten silnik? Bierzemy silnik, no. Ja mam tu drugą torbę. O, to dobrze. Bo czy ty masz w tej torbie? Nie, no ty tu mam. Ty masz w tej torbie. Tak, mam w tej torbie torbę? Tak, bo ja to pakowałem. Jest chyba torba w torbie. Na zasadzie w matrioszki. Mhm. Widzisz? Mhm. Takiego silnika to się nie spodziewałem. Trochę już stał gdzieś, ktoś go w piwnicy miał, chyba widzę. Tak. Ale ciężki, pa. Więcej stali jak mieli. No to oj, pójdzie jako całość silnik, sprzedaż pewnie. Hmm. Myślę w całości i cyk. I cyk. No i mamy załatwione. No. Nie widać. Nic tym razem nie. Czysto. No, jakieś wory są, koszyki. O. Mhm. Walizka. O, ale stara. O, ale brudno. A czy kabel skurowany jakiś chyba? Jakiś tam jest, coś zobaczę, wiesz, co, to, co w tym jest. Mhm. Tylko zobaczę jeszcze tutaj. Ale mop jakieś śmieci. Kabel tu skurowany chyba jest, wiesz? Też mi się tak wydaje. Widzę, że jest rozwalony. Walizka jest pusta, to jest skurowane, tak jak powiedziałeś. No. Więc nie ma sensu tego brać. Już więcej nic nie ma. Nie ma już nic po drodze, więc możemy iść do domu.